Monika Suder, witam Państwa w programie Rozmowa Dnia Echo 24, a moim i Państwa gościem jest wojewoda dolnośląski, pan Paweł Hreniak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie wojewodo, program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, co to takiego? No, to jest program, który ma na celu pomóc tym wszystkim, którzy są najbardziej potrzebujący, czyli te osoby, które potrzebują tego fundamentalnego narzędzia do życia, czyli żywności. To jest program unijny, który jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny przy współdziałaniu organizacji pozarządowych i gmin. Niezwykle ważny program, ponieważ dotyczy tak naprawdę na terenie Dolnego Śląska ponad 70 tysięcy osób, a program operacyjny, no, taka nowomowa Komisji Europejskiej, Unii, wszystkie programy, które są finansowane z projektów unijnych, rozpoczynają się od programu operacyjnego, no i w tym wypadku pomocy żywnościowej. Dwa dni temu na naszej antenie mieliśmy tą informację w naszych informacjach Echo 24, także zapraszamy Państwa na krótki materiał filmowy, który przybliży właśnie temat programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc Żywnościowa 2014-2020 to program, który wspiera najbardziej potrzebujących. Dotychczas na Dolnym Śląsku pomocą objętych zostało ponad 70 tysięcy osób. Jest to program operacyjny, którym zarządza Ministerstwo Rodziny. Instytucją pośredniczącą jest Agencja Rynku Rolnego, a instytucjami, które bezpośrednio przekazują żywność do potrzebujących, są organizacje pozarządowe, między innymi Caritas, chociażby Caritas Świdnicki. Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać dotknięci ubóstwem, sieroctwem lub niepełnosprawnością. Jednym z warunków koniecznych do zakwalifikowania się do programu jest kryterium dochodowe. Wszystkim tym, którzy mają podejrzenia, że mogliby się kwalifikować do tej pomocy, proszę o to, żeby udali się do właśnie swoich gminnych ośrodków pomocy społecznej. Tam te informacje są, oczywiście w tych gminach, które są objęte programem pomocy żywnościowej. To jest bardzo dokładnie opisane w dokumentach i to kryterium dochodowe nie jest aż tak niskie. Adresy punktów wydających żywność można uzyskać również w oddziałach Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności i Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to szeroka gama, bo są to produkty z grupy artykułów, jakby powiedzmy tych mącznych, są to produkty mięsne, są to oleje, są to produkty ryby. Mamy tutaj obok pokazane, łatwiej byłoby to kobietom wymienić, natomiast mężczyzna no, jest w stanie powiedzieć tyle co ja. Ale jest to kilkanaście produktów, które są niezbędne właściwie do utrzymania normalnego poziomu żywienia. Program nie polega jedynie na dystrybucji żywności. Osoby potrzebujące mogą również uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach. Były warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne, warsztaty, które pomagały na to, aby dbać o przechowywanie żywności, i warsztaty ekonomiczne, które zwracały uwagę na budżet domowy. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero przy tych warsztatach niektórzy się dowiedzieli po raz pierwszy, że coś takiego jak budżet domowy istnieje. No także to te warsztaty przyniosły efekt. Brało w nich udział 700 osób. W 2016 roku w programie uczestniczyło niemal 90% dolnośląskich gmin. Stąd też druga moja prośba z dnia dzisiejszego, czyli apel do tych gmin, które nie uczestniczą w tym programie, żeby wejść w program właśnie po to, żeby tym, którzy są w potrzebie, z tego programu operacyjnego można było pomóc. Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencji Rynku Rolnego. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk. Panie wojewodo, wspominał tam pan w materiale, że część gmin przyłączyła się do tego programu, część gmin nie. Jak to wygląda? Ile jest tych gmin, które się przyłączyły, ile się jeszcze nie przyłączyło gmin? Na 169 gmin, 21 gmin nie uczestniczy w programie, stąd też ta konferencja, która tutaj była przedstawiana.
chcemy zapromować ten program i zachęcić te gminy, które jeszcze nie uczestniczą. To zwyczajnie ułatwi dostęp do tej żywności z programu operacyjnego, o którym rozmawiamy, dla tych najbardziej potrzebujących. Choć tutaj uczciwie trzeba powiedzieć, że i tak jest lepiej niż jeszcze kilka lat temu, bo z informacji, które uzyskałem, w roku 2015 gmin nieuczestniczących było 32, a więc pewna poprawa jest, ale apeluję do wójtów i burmistrzów, żeby włączyli się. Nic ich to tak naprawdę w mojej ocenie nie kosztuje, a myślę, że można wiele dobrego zrobić. A jaka ta rola tych gmin jest w tym programie? Na czym ona polega? System wygląda w ten sposób, że Ministerstwo Rodziny zarządza tymi środkami finansowymi. To jest niemało, bo to jest 500 milionów euro. Te środki są rozdzielane przez Agencję Rynku Rolnego w trybie konkursowym dla organizacji pozarządowych i też producentów tych produktów. No i dalej sytuacja wygląda tak, że jeżeli ktoś jest w potrzebie, zgłasza się do ośrodka gminnego pomocy społecznej, tam uzyskuje takie zaświadczenie, że spełnia wymogi dochodowe, czy też wymogi wynikające z trudnej sytuacji życiowej. No i później z taką informacją ta osoba potrzebująca zgłasza się do organizacji pozarządowych, no, chociażby do Caritasu, i otrzymuje te paczki żywnościowe. I tak system wygląda, więc gminy nam są potrzebne do tego, aby określić kryterium dochodowe danej osoby, czy ona w tym kwalifikuje się. No i żeby to jest takie miejsce, punkt informacyjny, do którego zgłaszają się najbardziej potrzebujący. Zresztą takie bardzo naturalne. Tak, gminnych ośrodkach pomocy społecznej bądź miejskich ośrodkach pomocy społecznej, tam te osoby powinny się zgłosić. I tak naprawdę to kryterium dochodowe nie jest bardzo wysokie, bo to jest około 1200 zł brutto, więc dlatego tak dużo osób mamy na Dolnym Śląsku, które są objęte tym programem, bo to jest prawie 71 tysięcy osób. Panie Wojewodo, ale zmieńmy temat już z tego tematu dotyczącego pomocy żywnościowej. Odbyło się również spotkanie dotyczące między innymi Międzynarodowej Konferencji na rzecz Odry we Wrocławiu. Spotkał się pan z wiceministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzym Materną. Zespół do spraw żeglugi na Odrze. O czym państwo rozmawiali? Czym zajmuje się Urząd Wojewódzki Dolnego Śląska, jeśli chodzi o tę żeglugę na Odrze? Jaka jest rola? Wojewoda jako przedstawiciel rządu w terenie, pani premier, koordynuje pewne działania związane z polityką rządu. Rząd pani premier za jeden z priorytetów ustalił udrożnienie odrzańskiej drogi wodnej. Już u pani w studiu, również u pani redaktor informowałem o tym, że po wielu, wielu latach mamy już światełko w tunelu i określony termin zakończenia inwestycji, która się kończyła realizowała kilkadziesiąt lat. Mam tutaj na myśli stopień wodny i elektrownię w Malczycach. I to spotkanie, o którym pani redaktor mówi, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim z udziałem pana wiceministra, dotyczyło kolejnych stopni wodnych. Chcemy już zacząć planować stopień wodny w Malczycach i w Lubiążu. W Lubiążu i w Ścinawie, czyli idziemy w górę Odry. To powoduje, iż w Odrze będziemy mieli wyższy stopień wody, poziom wody, a więc statki, barki te wielkotonażowe będą mogły w dłuższym okresie żeglować. No to jest cel tego. Ten zespół, o którym pani redaktor wspomniała, on regularnie się spotyka. To jest zespół, który doradczy, który został powołany przy Urzędzie Wojewody. Tam są przedstawiciele różnych organizacji, sejmiku, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, ekspertów Politechniki Wrocławskiej. Ostatnio również dołączyło przedstawiciel KGHM-u. Naprawdę tych instytucji, które są zainteresowane Odrą, jest bardzo duże. No i taka rola wojewody koordynatora. Musi być jedno miejsce, w którym o tych sprawach rozmawiamy.
Ale zbliża się międzynarodowa konferencja na rzecz odry we Wrocławiu. Dlaczego we Wrocławiu ta międzynarodowa konferencja się odbędzie? No, to przede wszystkim jest realizacja zapowiedzi pana ministra Gróbarczyka, który na samym początku, kiedy ministerstwo powstawało, bo wcześniej Ministerstwo Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Morskiej nie było, ogłosił, iż Wrocław będzie stolicą żeglugi śródlądowej. No i to jest takie realizacja tych zapowiedzi. Wszystkie ważniejsze, istotniejsze spotkania dotyczące żeglugi śródlądowej odbywają się u nas, co mnie bardzo cieszy. A to konkretne spotkanie ma dotyczyć współpracy transgranicznej. No nie da się Odrą pływać bez współpracy z Czechami i Niemcami. Odra jest rzeką graniczną. Toczą się również rozmowy, o tym również Państwa w studiu kiedyś wspominałem, o przekopie kanału, który umożliwi, i to jest taki cel długofalowy, żeglugę Odrą. Jeżeli uda się wykopać, a jestem przekonany, że się uda, kanał łączący Odrę, Dunaj, Łaba, będziemy mogli barkami, żeglugą śródlądową przepłynąć od Morza Czarnego aż po Bałtyk. I to są między innymi takie rozmowy, które również tego dotyczą, ale to jest oczywiście jeszcze trochę lat przed jeszcze, nami. Jeszcze na przyszłość. Ale jeśli jesteśmy przy infrastrukturze, to z infrastruktury wodnej przejdźmy na drogową. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej lata 2016-2019. Ważny program. To jest program, który wspiera samorządy w budowie dróg lokalnych, gminnych i powiatowych. Samorządowcy doskonale ten program znają, bo to jest takie wsparcie rządu dla inwestycji drogowych, które tak normalnie, gdyby tej pomocy nie były, musiałyby być zrealizowane z budżetu samorządu gminnego bądź powiatowego. To jest program, który wspiera 50/50, czyli 50% wkład własny samorządu, 50% administracji rządowej, remont bądź budowę dróg lokalnych. I skąd to spotkanie? No, my chcemy... Szkolenie. Ja wychodzę z założenia, że z samorządowcami trzeba współpracować, trzeba wzajemnie się tutaj edukować i tego typu spotkania są po to, żeby się nie zaskakiwać. Dlatego zrobiliśmy spotkanie z przedstawicielami samorządów, a ich nie mało, bo 169 plus powiaty, gdzie staraliśmy się przedstawić nowe zapisy dotyczące warunków tego programu. W ramach tego nowego roku będzie on inaczej? Będzie trochę inaczej, ale składamy wnioski już we wrześniu. Kwota w tym roku to jest 46 milionów złotych. Czekamy, jaka będzie kwota w roku przyszłym. Komisja, która ocenia te wnioski samorządowe, w grudniu będzie je oceniała. No i nastąpiły pewne zmiany, jeżeli chodzi o to, co będzie promowane w tych wnioskach. No. Ale co to dla mieszkańców oznacza, nie będących samorządowcami? No to oznacza, że będą mieli dobre drogi gminne i powiatowe u siebie w terenie, tam gdzie żyją. Mamy 4 kategorie dróg w kraju. To są drogi krajowe, które realizuje rząd przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To jest agencja rządowa. Mamy drogi wojewódzkie, za które jest odpowiedzialny marszałek i sejmik, przepraszam. To są te z żółtymi trzycyfrowe znaczkami. I mamy drogi gminne i powiatowe. I ten program dotyczy właśnie tych dróg gminnych i powiatowych, które są dotowane z pieniędzy budżetu państwa. Choć to jest zadanie własne tak naprawdę tych samorządów. A więc jeżeli pani redaktor pyta, po co jest ten program, to jest dla mieszkańców. To jest kwota 46 milionów złotych w tym roku. Czekamy na rok 2018, które będzie wsparciem właśnie w tej realizacji. Jeżeli jest dotacja 50/50, więc tak naprawdę mówimy o kwocie około 100 milionów złotych, która będzie przekazana na te cele. Tu zmieniliśmy pewne, znaczy administracja rządowa, czyli minister infrastruktury zmienił pewne warunki, które trzeba spełnić, żeby te środki uzyskać. Na przykład wchodzi w grę kryterium dochodowe. Chcemy, żeby z tych pieniędzy korzystały te najbiedniejsze gminy i powiaty. Czyli pierwszeństwo mają te gminy, które mają niższe lepiej, budżety, lepiej tak? Oceniane przez te komisje oceniające. Tak, bo to ma być taki też, te pieniądze mają służyć wyrównywaniu szans na Dolnym Śląsku. Wiadomo, tam gdzie jest mniej pieniędzy, są gorsze drogi, tak? Czyli większa jest potrzeba ze strony administracji rządowej, więc to ma być taka również pomoc dla tych, którzy są biedniejsi.
Panie wojewodo, spotkał się pan też z przedstawicielami pogotowia ratunkowego i samorządu z Oleśnicy. Czy to dotyczyło podwyżek, jeśli chodzi o ratowników medycznych, czy to była jakaś inna sprawa? Podwyżek nie, bo jeżeli chodzi, faktycznie był taki czas jeszcze kilka miesięcy temu, dwa miesiące temu mieliśmy protesty ratowników. Tutaj udało się tą kwestię rozwiązać. Jest podpisane porozumienie na poziomie administracji, na poziomie ministerialnym pomiędzy ratownikami a panem ministrem Tombarkiewiczem, wiceministrem zdrowia. Od lipca ratownicy uzyskali 400 zł podwyżki i od stycznia będzie kolejna, z nowym rokiem będzie kolejna podwyżka 400 zł. Więc to wsparcie faktycznie dla osób, które mają ogromną odpowiedzialność, bo ratują ludzkie życie, będzie. Ja bardzo cieszę się z tego, że te osoby faktycznie te dodatkowe środki uzyskają. Czyli te listy, które trafiły do wojewody, te protesty coś dały, coś przyniosły? No, to nie było tak, że to nie dotyczyło tylko Dolnego Śląska, bo to była akcja oczywiście ogólnokrajowa. Tak. Wojewoda jako przedstawiciel rządu w terenie zawsze jest tą osobą, która, jeżeli jest jakaś petycja do rządu, no to na poziomie regionu zawsze to trafia do mnie, do wojewody. Ale tutaj na szczęście udało się to rozwiązać, a to spotkanie, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim z samorządowcami Oleśnicy, dotyczyło pogotowia ratunkowego, ale tutaj takie bardziej szczegółowe informacje, mam nadzieję, że dobre, będziemy mieli za jakieś dwa tygodnie. Panie wojewodo, przyniósł pan ze sobą do studia słoiczek miodu. Miód wyjątkowy, bo miód tak naprawdę z samego Urzędu Wojewódzkiego. To prawda, to jest z pierwszego tłoczenia, to nie wiem, czy tak fachowo się mówi, wyciskania chyba tak, więc to, zresztą to jest prezent dla redakcji, dla pani redaktor. Dziękuję bardzo. Miód wojewody dolnośląskiego świeżutki, jest napisany dla słoiku. Tak, świeżutki. Również u państwa na ten temat rozmawialiśmy. No, pszczoły na świecie w obecnym czasie łatwo nie mają, a wszyscy wiemy, że są niezbędne do tego, żeby ekosystem funkcjonował tak, jak należy. A więc uznaliśmy, że powinienem dać dobry przykład. W czerwcu umiejscowiliśmy 3 ule na dachu Urzędu Wojewódzkiego z 3 rodzinami i jest dobra informacja. Pszczoły się, rodziny przyjęły, dobrze się u nas czują. Zbierają miód, pylą. Nie przeszkadzają urzędnikom? Nie przeszkadzają. Nie mam żadnych sygnałów, żeby coś złego się wydarzyło. No tym bardziej, że to są pszczoły specjalnie dobrane, takie mało agresywne, a mocno pracujące. Ale ciekawostka jest taka, że to jest miód z tych lip wokół panoramy racławickiej i Muzeum Narodowego, więc tak tutaj myślę, że jedząc ten miód również kulturę się poczuje w tym. A kto się opiekuje tymi ulami? Jak to wygląda? Bo stoją sobie na Urzędzie Wojewódzkim. Tak, wysoko, więc to jest od razu wszystkich tych, którzy by chcieli zobaczyć te ule, to informuję. Trudno jest do tego się dostać, więc tam pewnie, ale to też służy pszczołom. A tak naprawdę opiekuje się tym przewodniczący koła pszczelarzy Wrocław Krzyki, pan Majcherek, który jest niezwykłym pszczelarzem z pasją. No i mam nadzieję, że za naszym przykładem również inne instytucje publiczne ułatwią życie pszczołom. Naprawdę, ten miód nawet nie jest tutaj najważniejszy. Najważniejsze jest to, że pszczoły pylą i roznoszą pyłki, więc to jest ta wartość najważniejsza. Wartość proekologiczna. Czy te miody gdzieś trafią w prezencie do kogoś? Może tymi miodami będzie pan przekonywał do tego, żeby na innych dachach powstały pasieki? Na różnego rodzaju spotkaniach, przede wszystkim oficjalnych. No, wojewoda jest takim miejscem, gdzie chociażby ambasadorowie różnych krajów na takich kurtuazyjnych spotkaniach przyjeżdżają, rozmawiają, więc to będzie jeden z elementów, które będą promowały nasze województwo. I wywoływały temat ekologii. Ekologii, no i mam nadzieję, że też ten słodki smak będzie powodował, że ci ludzie, którzy przyjadą i później wyjadą z Dolnego Śląska, będą dobrze nas wspominać. To taki zabieg trochę PR-owy, ale myślę, że z pożytkiem dla wszystkich. Dobrej wierze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Moim bardzo. I Państwa gościem był wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.